Jesteśmy w Abu Dhabi, to wygląda jak w jakimś Disneylandzie. Idziemy do bramki 3. No. Co wam powiem, to wam powiem, ale mają rozmach skurwysyny. Lecimy, bo się spóźnimy. No siemano, dzisiaj lecimy na trochę dłuższą wycieczkę. Ja już w sumie jestem w drodze, miałem tutaj jeden dłuższy przystanek w Atenach. Teraz lecimy do Abu Dhabi. Tu już powoli się ludzie pakują. I czekamy cierpliwie. Będzie to jeden chyba z dłuższych lotów, jaki miałem. Tu jeszcze mam jedną przesiadkę. Także dolecę jakoś w godzinach porannych. W tym momencie jest około 15. Ale jestem zapakowany w e-booki na moim Kindle. Mam dużo podcastów naściąganych, także będzie dobrze. Pozdrówki. Dzień dobry. Mission complete. Jest teraz 8 rano i jesteśmy w Bangkoku. Idziemy po bagaż, jedziemy do hotelu. Taki jest plan, się trochę przespać. No i tak to tu wygląda. Mam taki szybki przystanek. Idę tylko na jakąś szamę i lecę dalej. Jeszcze mam do zrobienia jeden lot, żeby dolecieć na jakąś wyspę i tam już się zatrzymamy na trochę dłużej. Normalnie czuję się, jakbym był w filmie z Bruce'em Lee, nie? No i mamy szamę elegancko. Tak jak knajpka przy ulicy. Tu pan gotuje. Jest git. Lecimy dalej. Jest tutaj trochę pierdolnik, ale wszystko już jest ogarnięte. Piję sobie matcha frappuccino i śmigamy do Mareckiego. Tu spotkałem jegomościa z panną. Musiałem 4 przesiadki samolotem zrobić, żeby tu dolecieć. Ale tu jest fajna opcja. Jest Widen, nie Eden, tylko Widen. Widen. A jak ekskluzywnie stoliczek, tam można pobrać, chyba PlayStation jest. Widen. Mają tą golonkę. Takie są najlepsze właśnie. No i git, lokalnie. Tutaj mają coś ciekawe rzeczy. This is really too much. Disney princess. Disney princess. What the fuck is this shit? And this dolphin. Dolphin. Tu już gotowe, poskręcane. Cisza, spokój. Tu wam pokażę miejscówkę. Łóżko. Tam jest lodówka, tutaj jakaś mini kuchnia, coś takiego i łazienka. Jeden prysznic i git. Chyba będę gruby po prostu. Chyba niestety. Tam już jest plaża w ogóle. Wcale nie jest tak gorąco, bym powiedział. Ptaszki śpiewają. Idziemy coś zjeść.
zobaczcie. Spaghetti chicken pork with garlic, to jest dobre. Spar ribs. Taki klimat. Maro też vloga kręci. Jaki zapuchnięty jestem, Jezu. Jest dobrze. To ta podróż, jet lag. Myśmy też mieli oczy spuchnięte, tak jak... Jest git. Kurczę, taka długa karta, że ciężko to wszystko nakręcić. Znaleźliśmy tu taką palmę i kokosy były. No i sobie wzięliśmy je na wynos, normalnie. Na radca. No dobra jest ta. Dobra jest ta woda. I ten, i każdy ma po kokosie. Teraz idziemy. Ma z ogonkiem. Z ogonkiem. Poszliśmy na basen, ale nam się znudziło, więc przyszliśmy na plażę. Może będzie większa wyporność tutaj, bo w tym basenie nie mogłem wypłynąć, ale to chyba ze względu właśnie na jedzenie. Dzień dobry. Nie wiem, czy się wam chwaliłem, ale wczoraj postanowiłem dobrać się do tego kaktusa. Wystarczy im walnąć o ziemię i można pić elegancko. Będziemy się zamoczyć albo poćwiczyć może. No i kolejny dzień ciężkiej pracy w tym raju. Normalnie jestem zakochany po prostu. No nie, uśmiech mi nie schodzi z pyska. Nie wiem, czy chyba będą mnie musieli na siłę stąd wyciągnąć, wygonić jakoś. Tak mi się wydaje. To jest zbyt dobrze, żeby to mogło być prawdziwe. Tu się czai gdzieś jakiś rakpul na bank. Na bank tu jest jakiś rakpul pokryty jeszcze, tylko nie wiem gdzie. Pracuję w pocie czoła. Wcale nie jest tak zimno ani gorąco. Jest tak w sumie klimat umiarkowany. Komary nie gryzą, nic nie gryzie praktycznie. Jest super. Obiad, kolacja za 8 zł. Będę gruby. To już nawet nie podlega mojej decyzji po prostu. To już po prostu tak miał być, no. Dobra, przejechaliśmy na drugą stronę wyspy, żeby obejrzeć zachód słońca, ale dzisiaj trochę pochmurno. W ogóle wam tak w tajemnicy powiem, na skuterze. W sumie pierwszy raz jechałem bez prawa jazdy, jeszcze w deszczu, jeszcze pierwszy raz ruch lewostronny. Także wariactwo trochę, ale ten. Ale no sprawdźmy, czy było warto. No bunkrów nie ma, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że nie można narzekać.
Tak średnio nam się udał ten zachód słońca, bo złapał nas deszcz. Za to po drodze trafiliśmy na taki food market, gdzie tutaj zakupiłem sobie trochę świerszczy, to również Wam pokażę później. Zjedliśmy wspaniałą kolację za 8 zł przy akompaniamencie tego przecudownego śpiewaka. Tak jak widać, impreza tutaj była gruba, a ja zapraszam Cię, zostaw suba, bo to dopiero pierwsza część wycieczki do Azji, będzie tego więcej. Także tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdrówki, siemanko, Eloszka.